Cześć! Dziś opowiem o wideorejestratorach w chmurze. O co tu chodzi? W skrócie chodzi o wideorejestratory, z którymi możemy łączyć się z poziomu aplikacji w smartfonie, ale zdalnie, przez sieci komórkowe 4G LTE i internet, czyli właśnie przez taką szeroko pojętą internetową chmurę. Pierwsze wideorejestratory tego typu pojawiły się na rynku już w roku 2016 i przez długi czas były jedynymi. Mówię oczywiście o kamerach marki Blackview, o tymi. Jednak mniej więcej od zeszłego roku i obecnie w roku 2024 obserwuję dość dynamiczny rozwój usług chmurowych u innych producentów i uważam, że w pewnym sensie wchodzimy w taką epokę wideorejestratorów online, czyli epokę, w której zdalny dostęp przez internet do kamerki w samochodzie stanie się normą, a nie jakimś tam dodatkowym bajerem dostępnym tylko w najdroższych modelach kamer samochodowych. W tym materiale omówię na bardzo ogólnym poziomie, jak działają, jakie korzyści niosą funkcje chmurowe w kamerach samochodowych. Natomiast jeżeli szukasz bezpośredniego porównania aktualnych, bieżących ofert chmurowych poszczególnych producentów, znajdziesz je w artykule na naszym blogu. Link oczywiście w opisie. A tymczasem zapraszam do oglądania. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. Zanim przejdę do meritum, zacznę od wyjaśnienia dwóch istotnych kwestii. Po pierwsze, w powszechnym mniemaniu Wi-Fi jest równoznaczne z dostępem do internetu. Jednak wideorejestratory wyposażone w taki moduł Wi-Fi, a jest ich przecież mnóstwo, stanowią pewnego rodzaju wyjątek, bo w tym przypadku Wi-Fi jakby nie ma nic wspólnego z dostępem do internetu. Wi-Fi w kamerce pozwala bezpośrednio połączyć się z kamerą ze smartfonem, ale żeby to połączenie było skuteczne, musimy znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie kamery, czyli w zasięgu tego modułu Wi-Fi właśnie w tej kamerze. Wideorejestratory chmurowe dla odmiany umożliwiają połączenie ze smartfona nie tylko lokalnie, w bezpośrednim sąsiedztwie kamery, ale także zdalnie przez sieć internet. Druga rzecz, kamery chmurowe, czyli te, które mają ten dostęp do internetu, nie nagrywają filmów z jazdy bezpośrednio do jakiegoś wirtualnego dysku w chmurze, typu na przykład Google Drive czy coś. To jest bardzo częste pytanie wśród laików w temacie. Takie kamery wciąż korzystają z nośników wewnętrznych, na przykład z karty microSD, do tego, żeby zapisywać materiał filmowy z jazdy w pętli. Stała transmisja wideo, a szczególnie takiego wideo w wysokiej rozdzielczości jakości, do takiego dysku chmurowego w internecie, teoretycznie jest możliwe, ale w praktyce no nie za bardzo. Przepustowość i stabilność takiego łącza mobilnego przez sieci 4G LTE, szczególnie w trakcie jazdy, no jak wiadomo jest dość problematyczna. No dobra, no to te dwie kwestie bazowe mamy wyjaśnione, więc czas na meritum. Czyli jakie są typowe i najczęściej spotykane funkcjonalności chmurowe w kamerkach samochodowych? Najpopularniejszą i najbardziej praktyczną funkcją są przede wszystkim powiadomienia o zdarzeniach otrzymywane w czasie rzeczywistym do aplikacji w smartfonie. Przykładowo, zostawiasz auto na parkingu pod galerią handlową, idziesz na zakupy i przechadzając się po sklepach otrzymujesz w telefonie powiadomienie o tym, że kamera wykryła uderzenie w twoim samochodzie. Co robisz? Rzucasz torby i pędzisz czym prędzej na parking, żeby zobaczyć co tam się właściwie stało? No owszem, jest to jakaś opcja, natomiast alternatywnie możesz po prostu wziąć smartfon i z aplikacji w tym smartfonie połączyć się z kamerą i zobaczyć zdalnie, co aktualnie dzieje się przy samochodzie, ewentualnie odtworzyć plik z tym zdarzeniem i wtedy adekwatnie zareagować. I wtedy możesz ewentualnie rzucić torby. I tu pojawia się kolejna istotna funkcja, którą oferuje większość producentów, czyli automatyczna kopia zapasowa plików w chmurze. Tak jak wspomniałem przed chwilą, kamera nie nagrywa non-stop do chmury, ale jest w stanie automatycznie skopiować kluczowe pliki z nagraniem bądź zdjęciem do późniejszego odtworzenia lub pobrania. To ma też znaczenie w kontekście na przykład włamania do samochodu, bowiem jest spora szansa, że kamera zdąży zabezpieczyć plik z tym momentem włamania do chmury, zanim złodziej no, odłączy, nie wiem, zniszczy czy ukradnie tę kamerę. Wspomniałem też o zdalnym połączeniu z chmurą i o podglądzie obrazu na żywo, co jest kolejną funkcją chmurową, często spotykaną, dzięki której kamery samochodowe stają się w pewnym sensie takim dyskretną stacją monitoringu na parkingu pod domem czy na parkingu osiedlowym. Co więcej, wybrane modele umożliwiają podgląd obrazu na żywo nie tylko podczas postoju na parkingu, ale także podczas jazdy. A to w połączeniu z opcją śledzenia lokalizacji GPS
otwiera nową perspektywę w zakresie wykorzystania usług chmurowych w biznesie, do flot. I w tym kontekście też warto wspomnieć, że niektórzy producenci oferują dedykowane rozwiązania flotowe w swoich usługach chmurowych, które obejmują na przykład historię lokalizacji GPS pojazdu, nie tylko tą bieżącą, ale taką wstecz, ale także na przykład opcje śledzenia wielu pojazdów jednocześnie. Oczywiście chodzi mi o kamery, ale te kamery znajdują się w pojazdach. Za pośrednictwem chmury mamy także zdalny dostęp do wybranych bądź wszystkich ustawień wideorejestratora, czyli możemy zdalnie kontrolować poszczególne parametry działania kamerki, zdalnie ją restartować czy wyłączać, czy nawet zdalnie uaktualniać jej oprogramowanie. Natomiast zakres tych możliwości zależy oczywiście od implementacji konkretnego producenta. Jeszcze jedną ciekawą funkcją, którą sobie bardzo cenię, ale póki co oferuje ją tylko jeden producent, więc trudno uznać ją za powszechną i spotykaną w każdej kamerce chmurowej, choć oczywiście to może się jeszcze zmienić. Tą funkcją jest zdalny dostęp do wszystkich nagrań zgromadzonych na karcie pamięci wewnątrz wideorejestratora. Zaznaczam, do wszystkich plików w kamerce i w pełnej rozdzielczości, a nie tylko tych skopiowanych automatycznie do chmury. To jest ultra wygodne rozwiązanie, uwierzcie mi, bo ono pozwala przeglądać i pobierać dowolne nagrania z trasy dosłownie z poziomu wygodnej kanapy we własnym domu. Wszystkie te możliwości dostępne są z poziomu aplikacji w smartfonie, aczkolwiek niektórzy producenci proponują także dostęp z poziomu aplikacji w przeglądarce internetowej, a to akurat bardzo wygodne rozwiązanie, jeżeli masz na przykład taki tryb pracy podobny do mojego, czyli przez kilka godzin spędzasz czas przy biurku, przy komputerze. Reasumując, oto podsumowanie kluczowych funkcji chmurowych w wideorejestratorach. Oczywiście ta lista nie zamyka wszystkich możliwych funkcji opcji chmurowych, jednak oczywiście to wymagałoby też głębszego wniknięcia w niuanse ofert poszczególnych producentów. No a w tym materiale celowo, jak już wspomniałem, skupiam się na takiej ogólnej koncepcji wideorejestratorów chmurowych. Żeby skorzystać z tych wszystkich chmurowych dobrodziejstw, potrzebnych jest kilka rzeczy. Po pierwsze, oczywiście kompatybilny z usługą chmurową wideorejestrator. Można wyróżnić co najmniej trzy rodzaje połączenia kamery z internetem. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest wideorejestrator, który posiada zintegrowany moduł LTE. Wówczas nie trzeba po prostu do niego niczego podłączać. Powiem, inni producenci oferują także moduły LTE w postaci zewnętrznego akcesorium, które podłączane jest do kamery kablem. Trzecim rozwiązaniem są modele kamer, które łączą się z chmurą poprzez moduł Wi-Fi. W tym kontekście warto rozważyć zastosowanie takiego małego mobilnego hotspotu Wi-Fi, który będzie jeździł na stałe w samochodzie. I tu wskazówka, jeżeli do połączenia z internetem wykorzystywany jest zewnętrzny moduł LTE lub mobilny hotspot Wi-Fi, zwróć uwagę, aby ów moduł bądź hotspot umieścić wewnątrz kabiny w miejscu, w którym sygnał sieci komórkowej nie będzie ograniczony, czyli nie wkładaj go raczej gdzieś tam głęboko pod deskę rozdzielczą. Chodzi o to, by zapewnić optymalny odbiór sygnału komórkowego, a co za tym idzie, stabilne połączenie wideorejestratora z internetem. Kolejny ważny element to karta SIM z aktywnym pakietem transmisji danych. Nie ma raczej znaczenia, z której z polskich sieci ta karta będzie pracować i czy będzie to oferta na doładowania, taka na kartę czy abonamentowa. A co do pakietu danych, to moim zdaniem 10 giga miesięcznie to jest takie optymalne minimum. I tu kolejna wskazówka. Przed włożeniem karty SIM do kamery czy modułu, upewnij się, że jest wyłączony na tej karcie zabezpieczenie kodem PIN, ponieważ z doświadczenia mojego wynika, że oprogramowanie kamer chmurowych raczej słabo sobie radzi z kartami SIM, które są zabezpieczone PIN-em. Na końcu oczywiście konieczne będzie także dedykowana aplikacja na smartfon, w której należy zarejestrować konto w usłudze chmurowej, aktywować kamerę, podpiąć ją czy sparować ją właśnie z aplikacją i z tym kontem itd. Podsumowując, oto czego potrzebujesz, aby zacząć korzystać z chmury. Przy czym mała gwiazdka do punktu numer 3, ponieważ gdy nagrywam ten materiał, to jeszcze nie są dostępne, ale wiem, że co najmniej jeden producent ma w planach na najbliższą przyszłość kamery chmurowe z wbudowaną kartą SIM i własnym pakietem danych, więc w takim przypadku punkt numer 3 po prostu nie ma zastosowania. Na koniec zostawiam ostatnią kluczową kwestię, czyli ile to wszystko tak naprawdę kosztuje.
Oczywistym kosztem startowym jest zakup samego wideorejestratora. I w tym zakresie nastąpił naprawdę bardzo duży postęp, bo funkcje chmurowe do niedawna przez długi czas były zarezerwowane tylko dla kamer z najwyższej półki cenowej. I mam tu na myśli segment ponad 2 do 3000 zł. Tymczasem aktualnie są one dostępne już w segmencie poniżej 1000 zł. A moim zdaniem w przyszłości ten próg wejścia w usługi chmurowe w wideorejestratorach będzie jeszcze bardziej się obniżał. Poza tym w większości przypadków jedynym docelowym kosztem stałym będzie utrzymanie aktywnej transmisji danych. Bowiem przynajmniej na dzień przygotowywania tego materiału wszystkie znane mi usługi chmurowe w swoich podstawowych wersjach nie wymagają żadnych dodatkowych opłat. Oczywiście, brak opłat wiąże się też z pewnymi ograniczeniami i limitami. Na przykład może być ograniczony czas podglądu na żywo obrazu z kamery, czy na przykład limit danych w tej przestrzeni chmurowej, do której zabezpieczane są pliki. Różni producenci różnie definiują te limity i ograniczenia, ale oferują też często takie płatne subskrypcje, które za określoną opłatę te limity zwiększają bądź dają dostęp do dodatkowych funkcjonalności. Niemniej, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, podstawowa, darmowa wersja usług chmurowych daje dostęp do większości tych funkcjonalności i korzyści, o których wspomniałem wcześniej. No cóż, to chyba tyle z takiego ogólnego wprowadzenia w temat wideorejestratorów w chmurze. Moim zdaniem usługi zdalnego dostępu do kamerki samochodowej przez internet to trend, który będzie dynamicznie rozwijał się w najbliższej przyszłości i coraz to nowi, kolejni producenci będą oferować autorskie produkty i rozwiązania w tym zakresie. Dlatego liczę, że ten film pomógł Ci z grubsza chociaż zorientować się, o co tutaj w ogóle chodzi, z czym to się wiąże, co jest do tego potrzebne, jakie funkcje, korzyści to niesie. Poszczegółowe porównanie aktualnych ofert chmurowych raz jeszcze odsyłam do naszego bloga. A w razie dodatkowych pytań oczywiście zapraszam też do pola komentarzy. A tymczasem dziękuję za oglądanie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Wideorejestratory 24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.